The temperature hit minus 12 yesterday. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krakus. Kontynuujemy What Was Said, Aftermath. I ukończyłem już Kamczatkę. Niestety coś się wydarzyło i nagrany materiał był bardzo niskiej jakości. Nie wiem, o co chodzi, więc dla potrzeb tego, żeby nagrać Rzym i Kamczatkę w ten weekend, zrobię to jeszcze raz. Niechętnie, bo ten etap w sieci trochę mnie zmęczył, ale myślę, że to brało się z tego, że generalnie one nie są łatwe. Jest to ta Kamczatka, ten akt siódmy jest dosyć skomplikowany i zaraz przedstawię dlaczego. Chyba, że oglądaliście już gdzieś indziej, to wiecie, na czym to polega. I zmienię klasę, żeby to przyspieszyć. Doszedłem do straż przednią, przedniej 13 poziom, ale powiedzmy wezmę eksterminator. W sumie mogę wziąć droniarza. Droniarz tutaj będzie ok. Wezmę Kimiko i na dwóch czaszkach spokojnie, jeśli będę miał droniarza, jestem w stanie to zrobić. O co chodzi? To zaraz pokażę. Ten etap w sieci rozgrywałem dobre 8 razy, zanim w końcu go ukończyłem. A tak jak mówię, coś z nagraniem poszło nie tak i było jakby, nie wiem, 5 klatek na sekundę. Tak działało. Nie wiem, skąd się to wzięło. Wszystkie dotychczasowe i późniejsze nagrania, jakie zrobiłem, były ok, a akurat to było słabsze. Co jeszcze? Później w kolejnym etapie, tym ostatnim w Kamczatce, znowu były błędy techniczne. Generalnie jest tu sporo. Rzym poszedł. Nie wiem dlaczego nie. A, no tak. Nie nacisnąłem go tu. Rzym był dosyć przyjemną zabawą. Były fajne widoki. Były. Nie było problemów technicznych. Nie musiałem powtarzać poziomów. I jakoś ten Rzym pozostaje w pamięci jako trzy fajne rozdziały. Anya, do you read me? Natomiast ta Kamczatka mocno mnie zmęczyła. The plan is to use the town's electrical grid to hook you up to the sub. It's going to take a lot of work. Get to waypoint 1 and we'll send instructions. Understood. Team 4 out. Od czego zacząć? Od tego, że I've never been this cold before. O, to już mam karabin. Od tego zacznę, że miałem problem ze znalezieniem broni tutaj. I'm starting to wonder how much fuel we left on that ship. The ship was a stopgap. Dwa albo trzy razy, jak doszedłem do pewnego momentu, zaraz wam pokażę, gdzie bronimy się przed hordami zombie, byłem z początkową bronią, shotgunem. Teraz tak. Jednym z głównych problemów, może nie jakimś wielkim, ale pierwsze parę razy jak grałem, to jest temperatura. To są grzejniki, które ogrzewają pomieszczenie i bez nich zamarzamy i tracimy zdrowie. Także podstawową sprawą jest, żeby jak najszybciej uruchomić te grzejniki. I bardzo na początku sobie z tym radziłem i spowodowało to tam kilka dziwnych sytuacji. Na przykład pierwszy raz, kiedy grałem, doszedłem do tego momentu,
broniłem się przed hordami zombie, praktycznie bez zdrowia. A moi towarzysze mieli dosłownie jedno HP, jak to mówi. No, tutaj gdzieś zwykle była skrzynia, tu jest bandaż, na razie nic nie potrzebujemy. Dobra, wezmę ten dron. Tu będzie strasznie dużo skrzyniek. No i teraz tak, wychodzimy na mróz. Tu tracimy powoli zdrowie. Nie. Nie uruchomimy tego. I teraz już w tym pomieszczeniu będzie ciepło i nie będziemy tracić zdrowia. Musimy poczekać, aż ten gaz się rozwieje. Natomiast z pewnością tutaj jest sporo do poprawy. I pod względem technicznym to już nie jest taka fajna rozgrywka jak w Rzymie. Jeszcze to zimno, to da się jakoś tam. Ale tutaj wystarczy uruchomić. To z tym zimnym jeszcze można przejść do porządku dziennego, natomiast to te kwestie techniczne są problematyczne. Teraz tak, musimy znaleźć i naprawić bezpieczniki tutaj. One są w losowych miejscach, za każdym razem w innym. Okay. I teraz jak naprawimy dwa, to uruchamiamy podstację i jest ok. Tak, podstację musimy uruchomić trzy, żeby przejść dalej. I teraz tak, ponieważ jest to losowe, a to jest taki quasi otwarty świat w tej chwili, różnie to bywa. Czasem raz grając, udało mi się, nie wiem, szczęście, że pierwsze kilka przełączników blokowały tę podstację. Ale były bodajże dwie takie gry, że musiałem przebiec i przebiec całą okolicę i dopiero tutaj nic nie jest zepsute. Więc musimy szukać dalej. Musimy takich przełączników znaleźć wystarczająco, tych do naprawy, żeby odblokować podstację. Teraz możemy iść w dowolne miejsce. No, ja już to zrobiłem tyle razy, że znam to z zamkniętymi oczami. A za pierwszym razem dosyć mocno błądziłem i traciłem życie w zimie. Tutaj mamy już ciepłe. Ale przechodzimy do pomieszczenia, gdzie jest. Musimy się liczyć z obłodzeniem. Tutaj nic nie. Szybko wbiegamy do ciepłego i lecimy dalej. Tu jest jakiś hotel. Sprawdzimy tu. No problem here. Tu nie. Tu nie ma problemu. No problem here. No właśnie. Czyli czeka nas. Czeka nas kolejna przebieżka. I see mines.
No i to jest najgorsze, że jak tracimy... Jak jest zimno, to się rozmywa ekran. Dobra, tutaj mamy... I teraz biegniemy do tej podstacji. Jeszcze musimy zrobić jedno. Ten rozmyty ekran wczoraj mnie też drażnił, muszę przyznać. Te są miejsca. To, że on jest tutaj, nie znaczy, że za każdym razem on tu będzie. Jest naprawione. Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem musieliśmy naprawić dwa bezpieczniki, a teraz wystarczy po jednym. Nie pytajcie mnie. Teraz idziemy do miejsca, gdzie utknąłem 6 razy. Z różnych powodów, z technicznych, też tego, że nie bardzo wiedziałem, jak to rozegrać. Muszę znaleźć lepszą broń. Tak, to już jest ciepło. Tutaj nie będziemy ginąć od zimna. Tu jest baza takiego ruchu oporu. I oni będą... Tu trzeba się szybko zorganizować. Tak, bojowy, tu. No podstawą jest tutaj. Is there any way to fix it? To jest karabin bojowy. Work fast! We'll keep them back! Let's get ready! Siatka. Tutaj będziemy bronić tych biednych Rosjan. Oni będą w środku. Nie będą atakowani przez zombie. Tu jest sporo. Zombie będą nadbiegać z różnych miejsc. O, to jest piękne. This looks loud. Z tą klasą straż przednia tutaj też jak gdyby to nie pomagało. Nie miałem tego jeszcze rozwiniętego, to za pierwszym razem bodajże nasz. Raise a wire set. Zapasowo. If it shoots, I'll take it. Będą biec tam z góry zombie i będą biec. This might slow them down. Świetnie, bo to powstrzyma zombie, które będą nadchodzić do nich. Auto turret running. To już mam. Dobra, teraz tak, skąd przybiegną? Stamtąd. Everyone to the left side, now! Tych zombie będzie na tyle dużo, że nie będę w stanie. Mowing them down! Jest uniknione, to się przebra. Trzeba w pierwszej kolejności tak bywać. We got a screamer! Loudmouth sound! Right side, from the church!
góry, to samo. Oni się prędzej czy później przedą. Tak nie ma co zbyt wiele. Natomiast trzeba bronić tej bramy tu. Sprawdzić, czy tutaj się nie wdzierają? Nie. To jest ta nowa klasa. Pajaców. Klaunów. Dobra, to jest... To tu są chronieni. Szybka amunicja. To nie jest takie trudne, tylko że... Tak jak mówię, na początku byłem trochę... Tutaj w Kamczatce to jest skandal. Bo pokażę wam na kolejne przykłady, jak oni tutaj działają. Tak jak mówię, ten gość tu zawsze stał. Jak ja podejdę tutaj do tego KM-u, on zawsze stoi i jest na linii strzału. I się sprawdza. To już takie niedobitki zostały. No i dobra. Alec, this is Anya. The grid is online. We're heading to the south base of Bay entrance. Negative. Do not advance. The bay is completely overrun. Use the main entrance. First you'll need to power up the outer gate. Understood. We are on it. Outer gate. Let's get it over with. Head outside and drop down to the courtyard. We'll be on radio. Stay quiet. Dobra, więc tutaj tak. Jest spoko, no. He's not hiding anymore. Jest dobrze. I teraz idziemy dalej. Let's go! Muszę Benego wypuścić. Kocie. Fajne zdjęcie zrobiliśmy. Fajne zdjęcie. Wyszło. Jak ziewał, ale wygląda tak jak, albo jakby się śmiał. Albo jakby płakał, więc... We've reached the gate. Powered from our improvised bridge. Head into the building on the left. Look for a chart on the wall. We found the chart. 5 centimeters of bottom. Activate the switches in that exact sequence. It is on! Get in here! Tu jest tablica. Im trudniejszy i wyższy poziom, tym więcej tych podstacji jest zamazanych. Ale jest taki tablic, jest bodajże 4. Wiemy, że jest A, K, coś C. A jest zawsze tutaj, pierwsze. A, K, coś C. Też miałem z tym problemy na początku, bo tak, nie dość, że zimno. To jeszcze... Aha, coś C. Tutaj mamy A. Finally, some
warm. No tutaj ten dron wybitnie pomaga. Dobra, trzeba się szybko... To było tak, AK, coś C, AK, OC. Już wiemy, że jest AK, OC. Tu jest B. Too close. Way too close. Tu też jest kolejna tablica. Miejsc, gdzie te przełączniki są jeszcze. AK. Tutaj mamy K. Yes, green light. They should be ready for me. AK, O. Tutaj jest. Yes, green light. I see one of the loud ones. Screamer is silenced. Teraz potrzebujemy C. C jest tutaj. I got one. Go for the next. Get together. Then we. Morning, fresh ammo. Aha, nie mam amunicji, dobra. Więc przede wszystkim musimy tak ogrzać się, zdobyć amunicję, wyleczyć się i iść dalej. Ah, it feels good. A, mam już apteczkę, więc tak. Dobra. Nasi współtowarzysze są w miarę dobrej kondycji, więc tu wszystko jest. Broń mam okej. Okay. Wszystko jest. Jest dobrze. Nawet się nie oglądam. D-Man and I will work on getting the door open from inside this room. Teraz tak, tutaj też miałem pewne problemy, bo głównie właśnie z powodu moich towarzyszy. Dobra, nie przepadam za strzelbami. I tu trzeba się też w miarę szybko zorganizować. Yep, they heard that. Znaleźć obronne. Będą szli z góry, będą wpadać do tej dziury i będą atakować tego Dimitra i tą drugą kobitkę tam. Możecie, trochę mało. Ale cóż. Dobra, tutaj mam zmartwienie gdzieś. Modern taste. A siatkę elektryczną ustawię. Electric grid powered up. Więc oni tutaj będą w miarę chronieni. Kusza jest bezużyteczna. A lot better than nothing. Jeszcze powinna być jedna skrzynia z bronnymi zestawami, ale nie widzę jej. Tutaj pytanie, skąd nadbiegną najpierw. Oni tam, stamtąd, ok. On the right, above and below.
Tak, i znowu, oni się, zrobi się wszedłem tak czy siak. Trzeba będzie tylko zadbać, żeby jak najmniej się tutaj dostało. Żeby chronić pracującego tam klinika. Z tej strony już, to praktycznie jest zrobione. Teraz oni będą przechodzić na drugą pozycję. Trzeba wypełnić. I zaraz oni będą biec z drugiej strony. Gdzieś tam po drodze mogłem znaleźć pewnie ten... zający ten. Heads up! 12 o'clock! Cover me, I'm reloading! Najlepszy jest właśnie ten karabin. No i teraz generalnie są bezpieczni. Ja mówię, oni się zawsze przedrą. I tutaj w ogóle nie ma. Time for a big gun. Nie zrobimy jej krzywdy. Loudmouth down. Okay. Tego już nie potrzebujemy, bo już jest tutaj się przygotowujemy. No i w tej chwili to wygląda banalnie prosto, ale assuming the worst has kept us alive. Miałem z tym olbrzymie problemy. Szczególnie z klasą Straż Przednia. Także tak wygląda drugi rozdział Kamczatki. No jest fajnie, bo po pierwsze jest temperatura, zamarzamy. To się może podobać. Po drugie mamy te przełączniki, gdzie musimy je zrobić w odpowiedniej kolejności. To też jest ok. Ale tak ogólnie jakoś tak... No nie przypadło mi to do gustu. Dobra, dzięki za oglądanie. U mnie już nie ma. Okej. To wezmę. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Został Atomowy Sojusz, na który zapraszam już niedługo. Pojawi się wkrótce. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Trzymajcie się. Do następnego klipu. Hej.